Szczęść Boże, witam Was, drodzy uczniowie. Mam na imię ksiądz Przemek i dziś ja w trochę innej formie pomogę Wam przeżyć tę katechezę. Możliwe, że zastanawiacie się, dlaczego akurat tak, o czym będziemy mówić, ale cierpliwości. Zaraz wszystko się wyjaśni. Otrzymaliście również krzyżówki z pustymi hasłami. Wiem, że mogą one Was trochę przerażać, ale nie bójcie się. Kto będzie mnie uważnie słuchał, czy też oglądał, bez problemu znajdzie wszystkie hasła. Ale na początku chciałbym Was o coś zapytać. Chcę, abyście chwilę pomyśleli nad moimi pytaniami i odpowiedzieli na nie w swoich sercach. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek coś komuś obiecać? Komuś albo i też sobie? Może to była jakaś obietnica dana przyjaciółce, albo sami sobie obiecaliście na przykład więcej się uczyć. A może składaliście w czasie pierwszej komunii świętej jakieś przyrzeczenia, obietnice? Czy pamiętacie je może? Czy udało Wam się je wszystkie wypełnić? Zastanówcie się nad tym, a my za chwilę do tego wrócimy. Chcę Wam teraz pokazać pewną monetę. Jest to funt sterling, czyli pieniądz, którym płaci się w Wielkiej Brytanii. Być może ktoś z Was miał już ją kiedykolwiek w swoich rękach. Gdy się jej dokładnie przyjrzymy, to dostrzeżemy tam pewien wizerunek. Czy ktoś z Was wie może, czyj to wizerunek? To wizerunek władcy Wielkiej Brytanii. Mamy tutaj królową Elżbietę II. A jeżeli jesteśmy już przy tym, czy ktoś z Was wie, co może łączyć takie kraje jak Francję, Austrię, Portugalię, Meksyk i Polskę? Dobrze się domyślacie. Te kraje mają królową, chociaż chwila. Przecież my w Polsce mamy prezydenta. To o jaką królową chodzi? I w tym miejscu rozwiązuje się zagadka, dlaczego taka forma dzisiejszej katechezy? Bo pomówimy dziś o tej, która jest duchową królową naszego narodu. Owszem, u nas w Polsce, tak jak zresztą i we Francji, w Portugalii, władzę wykonawczą sprawuje prezydent, ale nie o władzę polityczną mi dziś chodzi. Matka Boża jest ogłoszona królową nieba i ziemi, a wymienione kraje, i nie tylko zresztą te, ogłosiły ją królową i patronką właśnie swojego narodu. Oddały się szczególnie pod jej opiekę i to właśnie o niej chciałbym Wam dziś nieco więcej opowiedzieć. A tak przy okazji znacie już odpowiedź na pierwsze hasło z naszej krzyżówki. W tym miejscu może rodzić się pytanie w Waszych głowach, bo jeżeli Maryja jest królową Polski, Francji, Portugalii i też jeszcze innych narodów, to jest ona bardziej królową Polski, czy może bardziej królową Francji, albo czy też Portugalii? Wyobraźcie sobie taką sytuację, którą gdzieś kiedyś zasłyszałem. Do jednej klasy chodzą bliźniaki, chłopak i dziewczyna, i w ich szkole na portierni zaczął pracę właśnie nowy woźny. I gdy przyszedł koniec lekcji, rodzeństwo udało się do drzwi, aby tam czekać za swoimi rodzicami. I przyszła po nich mama, a woźny pyta się tym dzieciom, które zgromadziły się przy drzwiach, czyja to mama. Na to ta dziewczyna odezwała się: moja, proszę pana. Ale nagle dodaje jej brat bliźniak: niech pan jej nie słucha, to moja mama. Mama, nieważne ile ma dzieci, czy dwóch, czterech, czy pięciu, dla wszystkich jest ona mamą. Tak samo z Maryją. Nieważne ile krajów i narodów obrało ją sobie za królową, jest ona królową wszystkich. Tak samo, porówno. Ale w tym miejscu pojawia się drugie bardzo ważne pytanie. Dlaczego mamy
tyle różnych sanktuariów, tyle obrazów, czy też figur Matki Bożej. A przecież Matka Boża jest tylko jedna. Tak, to prawda. Ale posłużę się tutaj przykładem zdjęć, jakie znajdziecie w waszych rodzinnych albumach. Są one przeróżne. Po co robimy zdjęcia? Po to, aby uwiecznić na nich pewną chwilę. Są zdjęcia, na których jesteśmy radośni, uśmiechnięci, ale też i takie, na których może jesteśmy smutni, płaczemy, albo jesteśmy mocno zamyśleni. Są zdjęcia, które nam się bardzo podobają i je lubimy, ale też takie, które lubimy mniej. Podobnie jest z wizerunkiem Maryi. Mamy Matkę Bożą bolesną, Matkę Bożą uśmiechniętą, Maryję milczącą, ale też na przykład Maryję rozwiązującą węzły. Chciałbym, abyśmy teraz na chwilę przenieśli się do szczególnego miejsca na mapie Polski, gdzie dokładniej do stolicy, tylko też nie tej państwowej, ale duchowej stolicy Polski, czyli do Częstochowy, a dokładniej na Jasną Górę. To właśnie tam znajduje się sanktuarium Królowej Polski, Czarnej Madonny oraz jej cudowny wizerunek. Jasna Góra. Sanktuarium Czarnej Madonny jest największym celem pielgrzymkowym Polaków. To sanktuarium, którym opiekują się ojcowie Paulini. Znajduje się ono na wzgórzu o tej samej nazwie, Jasna Góra, w miejscowości Częstochowa. O wadze tego miejsca świadczy m.in. fakt, że Polonia amerykańska założyła jego odpowiednik, amerykańską Częstochowę w pobliżu Dolestown w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje to, że słynący łaskami obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest ikoną łączącą nasz naród. Mnogość wodów, które znajdują się w tym sanktuarium oraz rzesze zdążających tutaj na pieszo, autokarem, rowerami, motocyklami i innymi środkami transportu ludzi pokazuje, że to miejsce jednoczy nas jako Polaków. Z tego powodu zobaczmy, jak Maryja pomaga nam pokochać nasz kraj oraz naszą polską tożsamość. Jasna Góra pokazuje, co oznacza uczciwe powiedzenie popularnego hasła: Bóg, honor i ojczyzna. Czarna Madonna. Spójrzcie na jej wizerunek. Najpierw ten z sukienką i koroną, który widzimy na Jasnej Górze. A teraz sama ikona. Kilka słów na temat tego szczególnego wizerunku. Jasnogórska ikona Matki Bożej została namalowana na 3 deskach lipowych. Ma niecałe 122 cm wysokości i 81 cm szerokości. Przedstawia Maryję trzymającą dzieciątko Jezus na lewym ręku. Oboje patrzą z zadumą i powagą. Matka Boża na tym wizerunku okryta jest płaszczem. Prawą ręką wskazuje na swojego Syna. Jezus jedną rękę unosi w geście nauczania lub błogosławieństwa, a w drugiej trzyma Księgę Ewangelii. Nad czołem Maryi widnieje sześcioramienna złota gwiazda, to znak jej czystości, a na płaszczu lilie, które wskazują na królewską godność Matki Bożej. Na prawym policzku Maryi można dostrzec dwie charakterystyczne rysy. To ślady po napadzie, który miał miejsce w 1430 roku. Tyle o wizerunku. Według legendy obraz został namalowany przez świętego Łukasza Ewangelistę na desce stołu służącego Najświętszej Rodzinie. To legenda, ale kto wie, może jest w tym jakieś ziarnko prawdy. Ale zanim przejdziemy dalej, warto uzupełnić kolejne hasła naszej krzyżówki. Chciałbym, abyśmy wspólnie przenieśli się teraz do kaplicy cudownego obrazu, gdzie każdego dnia o godzinie 21 Polacy stają do apelu. Zobaczcie, jak to wygląda.
Jasnogórska Matko Dobrej Przemiany. Niedawno w Popielec wraz z symboliczną grudką prochu przypominającą prawdę o naszej kruchości i ułomności przyjęliśmy Jezusowe wezwanie do nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ciebie zaś, Matko, obraliśmy jako naszą przewodniczką w tej wielkopostnej wędrówce. Nietknięta z mazą grzechu, pomagasz biednemu człowiekowi w wyzwalaniu z niewoli grzechu i śmierci do wolności dziecka Bożego, wyjednując łaskę otwarcia serca, skruchy, przemiany, pojednania z Bogiem i Kościołem, a w konsekwencji trwania w duchu miłości Boga i bliźniego, trwania w modlitwie i na czynieniu miłosierdzia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pani, ufność nasza w modlitwę Twej obronie. Chroń nas, Królowo pokoju. O Pani, ufność nasza Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. To bardzo proste słowa hejnału, które rozbrzmiewają każdego wieczora na Jasnej Górze. Apel jasnogórski to szczególna modlitwa, która łączy każdego dnia wielu wiernych, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Słowo jestem to moja gotowość na bycie z Jezusem, na to, aby to On był najważniejszy w moim życiu. Zobaczcie, że Maryja cały czas wskazuje nam na Syna. To On ma być centrum naszego życia. Bóg mówi nam cały czas, że jest z nami. A czy my chcemy być także z Bogiem? Słowo pamiętam. Pamiętać to nie tylko zakuć coś w swojej głowie, na przykład przed sprawdzianem, ale pamiętać o kimś, to znaczy, że ten ktoś jest dla mnie wyjątkowy, jest kimś szczególnym. O naszych bliskich, czy też tych, którzy są ważni w naszym życiu, pamiętamy nie tylko w święta, na przykład z okazji urodzin, czy też imienin, ale tę pamięć staramy się im okazywać tak często, jak tylko możemy. Maryja pokazuje nam, że Bóg pamięta o człowieku, że troszczy się o nas. A czy my pamiętamy także o Bogu? Nie tylko na Boże Narodzenie czy też Wielkanoc, ale czy odwiedzamy Go także w inne dni roku. Czuwam. Czuwać to znaczy troszczyć się o kogoś, szczególnie dbać o relacje z tym kimś. Czuwamy nad kimś na przykład w chorobie, bo chcemy zdrowia dla tej osoby. Gdy ktoś ma nas odwiedzić, to czuwamy, kiedy zadzwoni albo nadejdzie czy też nadjedzie. Dbamy o to, aby jak najlepiej ugościć taką osobę.
naszym wyrazem czuwania z Bogiem może być nasza codzienna modlitwa, dlatego warto o nią zadbać. Dziękujemy Ci, że wybrałaś swój tron na Jasnej Górze, że tutaj od wieków władasz, że jest ten klasztor, kaplica Twoja i ołtarz, który nas skupia, że jest Twój obraz, który w cudowny sposób zachowujesz. Sama Jego obecność jest ciągłym cudem, że patrzysz oczyma macierzyńskimi na nas i masz przedziwną siłę przyciągania nas ku sobie, tak iż nie możemy o Tobie zapomnieć, że nas zawsze pocieszasz i nieustannie łączysz, że gromadzisz Twój lud, że tak wielu kapłanów tu przyzywasz. Za to wszystko Ci dziękujemy, za to, że masz tyle sanktuariów, tyle pomocnych Ci w królowaniu stanic i twierdz Twoich w całej Ojczyźnie, że wszędzie przypominasz nam siebie. Ufamy Ci, wiemy, że prowadzisz nas do Syna Twojego i nieustannie nam w duszy mówisz: cokolwiek Wam każe Syn mój, czyńcie. Jesteśmy gotowi. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam i służę. Dlaczego tak wielu ludzi gromadzi wokół siebie Maryja Królowa? Chyba trudno odpowiedzieć na to pytanie. Miłość do naszej Mamy Królowej sprawia, że każdego roku pojawia się tu wielu pielgrzymów, aby modlić się właśnie za jej wstawiennictwem. Ci ludzie przybywają tu w przeróżnej formie. Przyjeżdżają samochodami, autokarami, przyjeżdżają rowerami. Nie brak też tych, którzy przychodzą tu pieszo. Wszyscy przybywający chcą za coś dziękować Bogu przez ręce Maryi albo też o coś prosić. I nikt nie odchodzi tu z pustymi rękami. No okej, niektórzy przychodzą tu z kulami, a wychodzą bez. Świadczą o tym liczne wota, które znajdują się w jasnogórskim sanktuarium. Wielu wiernych po spotkaniu z Maryją doświadcza uzdrowienia, zarówno tego fizycznego, z różnych chorób i dolegliwości, ale również tego duchowego, które owocuje przede wszystkim nawróceniem serca. To jest właśnie cała nasza Mama, to jest nasza Królowa. Mama kocha, mama wie najlepiej, czego mi brakuje, czego potrzebuję. Mama kocha, mama wie najlepiej, niepotrzebne mamie to brylanty, złoto i korona. Ona piękna jest bez tego i błogosławiona można ciebie. Tobie śpiewać, bo Ty jesteś najpiękniejsza, bo Ty jesteś królową. Ale dlaczego mówię Wam dziś właśnie o tym wizerunku Maryi? W naszej archidiecezji trwa czas peregrynacji kopii cudownej ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Tak wiem, peregrynacja to słowo może stwarzać problem, może być niezrozumiałe, ale już je tłumaczę. Słownik języka polskiego pod hasłem peregrynacja zapisuje nam dwa wyjaśnienia. Pierwsze to podróżowanie do miejsc świętych, drugie natomiast to dłuższa podróż lub wędrówka. A więc, gdy wiemy już, że jest to peregrynacja obrazu Maryi, to możemy się domyślać, że jest to podróż, wędrówka, ikony z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Co to oznacza dla nas? Że w najbliższym czasie nie musimy jechać czy też iść aż do Częstochowy, bo Maryja przybywa do nas, przybywa do naszych parafii. Na zakończenie tej lekcji dowiecie się szczegółów, czyli konkretnie kiedy i o której godzinie Maryja odwiedzi waszą parafię. Chciałbym was zaprosić, abyśmy wszyscy razem szczególnie włączyli się w ten dzień,
poproście swoich rodziców, dziadków, rodzeństwo. Przyjdźcie tego dnia na apel jasnogórski o godzinie 21. Przyjdźcie na mszę świętą dla rodzin, dla dzieci, młodzieży. Pomódlcie się, czyli porozmawiajcie z Maryją, choć przez chwilę. Oddajcie naszej Mamie Królowej to wszystko, co jest w waszych sercach. Czy mogę na was liczyć? Ufam, że z drugiej strony kamery padło teraz głośne tak. Na początku lekcji zapytałem was o obietnice i o przyrzeczenia. Chciałbym, abyśmy teraz wspólnie odmówili pewną modlitwę, której tekst zaraz zobaczycie przed sobą. Są to słowa zawierzenia się Matce Bożej. Proszę was, abyście teraz wszyscy powstali. Pomyślcie przez chwilę o tych wszystkich osobach, które są drogie waszemu sercu, o swoim domu rodzinnym, o swojej parafii i pomódlmy się słowami aktu zawierzenia. Matko Boża, niepokalana Maryjo, tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się tobie w niewolę miłości. Pozostawiam ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd czynić wszystko z tobą, przez ciebie i dla ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. Dziękuję wam. To tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Ufam, że gdzieś się jeszcze kiedyś zobaczymy. Za chwilę od waszego katechety otrzymacie wszystkie ważne informacje dotyczące Dnia Nawiedzenia Matki Bożej. A ja tymczasem się z wami żegnam i mówię do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się.